Powstawszy, wysłuchajmy tekstu Ewangelii zapisanej u świętego Jana. Wśród faryzeuszy był pewien człowiek o imieniu Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa nocą i powiedział do niego: Rabbi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nigdy bowiem, jeśli Bóg nie jest z nim, nie może takich znaków czynić, jak ty czynisz. Jezus zaś odpowiedział: Zapewniam, zapewniam cię, jeśli się ktoś nie narodzi z góry, nie może ujrzeć Królestwa Boga. Wtedy Nikodem zapytał: Jak człowiek może się narodzić, będąc starcem? Czy może po raz drugi wejść do łona swej matki i się narodzić? Jezus odpowiedział: Zapewniam, zapewniam cię. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Boga. To, co się narodziło z ciała, jest ciałem, a to, co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem: musicie się narodzić z góry. Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd odchodzi. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Wówczas Nikodem zapytał: jak to możliwe? Jezus zaś odpowiedział: Ty jesteś nauczycielem Izraela i tego nie wiesz? Zapewniam, zapewniam cię, że to, co wiemy, mówimy i świadczymy o tym, co ujrzeliśmy, a naszego świadectwa nie przyjmujecie. Jeśli powiedziałem wam o rzeczach ziemskich, a nie uwierzyliście, to jak uwierzycie, jeśli powiem wam o rzeczach niebiańskich? Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Syna Człowieczego, który z nieba stąpił. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jedynorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał Syna na świat, aby świat osądził, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie jest sądzony, a kto nie wierzy, już został osądzony, gdyż nie wierzy w imię jednorodzonego Syna Boga. Sąd zaś polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i jej unika, aby jego czyny nie zostały ujawnione. Każdy natomiast, kto postępuje w prawdzie, przychodzi do światłości, aby stało się widoczne, że jego czyny są doskonałe w Bogu. Tyle słów z Ewangelii świętego Jana. Panie Boże, dopomóż nam, abyśmy umieli stać się dziećmi Bożymi, abyśmy nie tylko przez chrzest mogli się tak nazywać, ale dlatego, że idziemy Twoją drogą, słuchamy Twego słowa, chcemy je naśladować, rozważać, mieć w swoim sercu. Boże, błogosław nam, abyśmy szli Twoją drogą.
Ekscelencje, bracia w Chrystusie, bracia i siostry. Dziś rozważamy słowo, które zostało zapisane w Ewangelii świętego Jana. Rozmowa z Nikodemem. Przepiękny tekst, który daje nam wiele do tego, abyśmy mogli rozważać, jakim powinniśmy być człowiekiem, jak postępować, jak żyć. Moi drodzy, ale najpierw sobie odpowiedzmy na pytanie. Kim był Nikodem? Kto przyszedł do Jezusa nocą? Moi drodzy, noc bardzo w wielu wypadkach mówi nam o ciemności ducha. A dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, mamy się odrodzić z wody i ducha. Ciemność. Ciemność, która sprzyjała Nikodemowi, który przyszedł do Jezusa rozmawiając, słysząc o Jego cudach, słysząc o Jego nauce, widząc znaki, które czynił w Jerozolimie. Przyszedł i chciał rozmawiać z mistrzem. Po to, aby ta ciemność została rozjaśniona. Nie słowem ludzkim, nie rozważaniem, ale słowem samego Chrystusa, który jest światłością świata. Moi drodzy, Nikodem, zwycięzca ludu, faryzeusz, nauczyciel Izraela, a więc człowiek, który przynależał do establishmentu żydowskiego, pokazywał, nauczał, jak mają żyć inni Żydzi. Ta rozmowa z Jezusem jest bardzo podobna do tego, czego my dziś nauczamy i czego chcemy, aby Chrystus dokonał w naszych sercach. Mamy dzisiaj sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy uczniami Chrystusa. Siostry i bracia, Jezus Chrystus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że kto chce wejść do Królestwa Niebieskiego, musi się odrodzić z wody i ducha. Nikodem oczywiście zrozumiał jednoznacznie, dlatego zadawał takie pytania, czy może człowiek starszy wejść z powrotem do łona matki swojej i narodzi się powtórnie. Ale przecież Chrystus nie mówił, żebyśmy się powtórnie narodzili w sposób fizyczny. Każdy z nas powinien odradzać się za każdym razem, za każdym momentem, kiedy dotyka Słowa Bożego, kiedy słyszy Słowo Boże, kiedy to Boże Słowo wchodzi w serca. Odrodzić się mamy z ducha. Przecież wiara nasza jest ze słuchania. Zadajmy sobie jeszcze raz to pytanie. Jest bardzo istotne, szczególnie wówczas, kiedy mamy ogólne hasło tych modlitw o jedność chrześcijan, jedni drugich ciężary noście, a wówczas wypełnicie prawo Chrystusa. Jedni drugich ciężary noście. Czy jestem uczniem Chrystusa? Moi drodzy, uczniem Chrystusa każdy z nas jest przez sakrament Chrztu Świętego i właśnie w tej wodzie i w tym Duchu Świętym odrodził się i narodził się. Dla Kościoła, dla Boga, aby stać się Jego uczniem. Jak się możemy stać uczniem? Nikodem przyszedł do Jezusa i rozmawiał z Nim. A tak naprawdę zadajmy sobie sami pytanie. Po co ja tu przyszedłem?
Po co? Czy dlatego, że mamy modlitwę o jedność chrześcijan? Czy może coś innego nas tutaj przywiodło? Może przywiodło nas chęć bycia z Jezusem? Bo przecież On sam powiedział, gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w imię moje, tam i ja jestem. Uczniowie przychodzą do swojego mistrza, do swojego nauczyciela i starają się pojąć to, co wykłada, to, co naucza. Jezus Chrystus głosi dobrą nowinę, Ewangelię Świętą. Ewangelię, która powinna dla każdego chrześcijanina być drogowskazem i ścieżką życia. Ktoś może powiedzieć dziś, no tak, przecież jest tak trudno żyć Ewangelią. Ale bardzo łatwo jest to powiedzieć. Ale może zastanówmy się, czy żeśmy spróbowali żyć Ewangelią. Czy spróbowaliśmy w swoim życiu pokazać i dać świadectwo tego, że jestem dzieckiem Bożym, jestem uczniem Chrystusa i pokazuję drugiemu człowiekowi, jak żyć z Nim, w Nim i przez Niego. Każdego dnia, kiedy stykamy się ze Słowem Bożym, uczymy się od Niego zawsze czegoś nowego. Bo Chrystus ma zawsze do nas inne słowo, inny akcent, abyśmy zrozumieli, że to, w czym jesteśmy, to, jaką drogą kroczymy, ona nie prowadzi na manowce, ale prowadzi ku zbawieniu. Bo tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. Tylko On jest gwarantem tego, że Bóg przebaczy człowiekowi w swoim wielkim miłosierdziu. W dzisiejszej Ewangelii w rozmowie z Nikodemem jest poruszony Mojżesz. Moi drodzy, oczywiście jest to odniesienie do Księgi Starego Testamentu, Księgi Liczb, kiedy to do Mojżesza zwrócili się Żydzi, którzy szli przez pustynię, aby powstrzymał, można tak nazwać, plagę węży, która ich zabijała. I stworzył. Ulał z metalu węża i wzniósł go do góry. I węże przestały kąsać. To my, jako uczniowie Chrystusa, powinniśmy, tak jak Mojżesz podniósł tego miedzianego węża w swojej dłoni, tak my powinniśmy podnieść krzyż Chrystusa. Bo ten znak, nieistotne, czy jestem mariawitą, rzymskokatolikiem, ewangelikiem, czy z Kościoła prawosławnego, to łączy nas. Ten znak, który góruje nad nami i pokazuje nam kierunek naszego dążenia. Kierunek. On jest drogowskazem, a jednocześnie jest ostoją i mocą naszej wiary. Nikodem, moi drodzy, rozmawia z Chrystusem, nie może pewnych rzeczy zrozumieć. A ile razy to my, kiedy czytamy te słowa, tak przepiękne, tak głębokie i tak szerokie, nie możemy zrozumieć, co Chrystus do nas mówi. Ale właśnie po to jest również ta przypowieść. Jest ten fakt zapisany w Ewangelii Jana, abyśmy uczyli się i wiedzieli jedno, że jeżeli będę żyć z Chrystusem, to Jego słowa z każdym dniem będą dla mnie bardziej zrozumiałe. Pytamy się, jak zostać uczniem Chrystusa? Uczniem Chrystusa możemy zostać przez Jego Słowo.
Słowo Boże, które On skierował do nas. Bóg chce przytulić nas do swojego serca, okazać swą przeogromną miłość do człowieka. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że właśnie Bóg dał Syna swojego jednorodzonego po to, aby zbawił świat, aby odkupił człowieka, aby dzieci Boże mogły wreszcie wrócić do swojego domu. Abyśmy my, chrześcijanie, dzieci jednego Boga, byli jedno. Moi drodzy, każdy z nas jest reprezentantem różnego wyznania. Każdy z nas szanuje swój własny Kościół. Każdy z nas przychodzi po to na modlitwy o jedność chrześcijan, aby się poznać. Przez dialog, przez rozmowę, przez próbę zrozumienia. Jak Nikodem, który jest pierwowzorem uczniostwa. To on przez tą rozmowę zrozumiał, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. To przecież nie bez kozery. Dalej jest powiedziane u świętego Łukasza, że właśnie Nikodem z Józefem z Arymatei poszli do Jezusa namaścić Go po śmierci krzyżowej. Pokazuje nam drogę ku Bogu. Pokazuje nam to, że my sami powinniśmy swoim ludzkim rozumem objąć i zrozumieć to, że tak naprawdę dla nas nie ma innej drogi jak Jezus Chrystus, bo On jest drogą, prawdą i życiem. Czego nas wręcz nauczył Nikodem? Nauczył nas tego, aby przylgnąć do światłości świata. Aby ta noc, która nas ogarnia, zmieniła się w światłość, ale światłość Chrystusową. Bo światłość w ciemności świeci, a ciemności nie ogarniają światłości. Idźmy więc drogą wyznaczoną nam przez naszego Pana. Drogą, która wiedzie nas ku najistotniejszej sprawie naszego życia. Ku zbawieniu, ku życiu wiecznemu. Ku temu, abyśmy doszli do domu wreszcie. Bo ten dom nie jest naszym domem. A nasz dom jest tam, gdzie On, Bóg, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty jest. Chrystus przy swoim wniebowstąpieniu powiedział: idę do Ojca, aby przygotować wam mieszkania wiele. Chrzest, podstawowy sakrament, który przyjmujemy, predestynuje nas do tego, abyśmy byli dziećmi Bożymi. Nie zatracajmy tej łaski i idźmy za Jezusem. Uczmy się od Nikodema, że przyszedł do światłości. Amen.